proście rodziców o błogosławieństwo Boże, które wam jest też potrzebne, aby was rodzice pobłogosławili. Ukochani rodzice, zanim pierwszy raz przyjmiemy Pana Jezusa do swojego serca, pobłogosławcie swoje dzieci i módlcie się do Boga, byśmy swoim życiem dawali świadectwo wierze i miłości Chrystusowej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Radują się nasze serca, w sposób szczególny radują się wasze serca, drogie dzieci, że teraz właśnie wchodzimy w tą taką wielką tajemnicę spotkania z Panem Jezusem w Najświętszej Eucharystii. Abraham dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Oto słowo Boże. Oto słowo Pańskie. Wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Boże. Wyrzekasz. Prośmy za nas zgromadzonych na tej uroczystości, abyśmy pośleni ciałem i krwią naszego Pana tworzyli jedną wielką rodzinę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pełen światła i radości, stojąc do mnie złożonymi, Ciebie tylko prosić chcę. Szczególnie mam jedno podziękowanie dla pani Alicji i po prostu za to wszystko, za całą tą pomoc, taką fizyczną pomoc, którą pani tutaj mi dała. Serdecznie dziękuję. Julia Zawal. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.